Unikat już działa 10 lat dokładnie. Na początku to była działalność oczywiście taka dosyć nieformalna, na dużo mniejszą skalę. Koszulki były robione ręcznie, z szablonu, psikane, malowane. Naszym głównym założeniem i ideą Unikata są koszulki mówiące o czymś. I często są to projekty robione w taki dosyć oldschoolowy sposób, czyli po prostu kartka, długopis, albo piórko, albo jakaś tam inna metoda, w zależności od tego, kto robi jaki projekt. One są ręcznie zrobione, przynajmniej w większości, i dopiero przeniesione na cyfrowo, na koszulkę. Początki kombinatora. To były bardzo odległe początki już teraz, z dzisiejszej perspektywy. Byliśmy jeszcze studentami, tak naprawdę już kończyliśmy studia. Ta huta nam była bardzo bliska, byliśmy młodzi, przepełnieni energią, idealiści. Uwielbialiśmy nową hutę i w ogóle chcieliśmy zmieniać świat i zmienić opinię na temat huty, no coś zrobić, żeby zmienić tą opinię. No i tak się tam złożyło, że mogliśmy przejąć właśnie lokal przy Teatrze Łaźnianowa i w ogóle nawet 5 minut żeśmy się nie zastanawiali, żeby iść w to, zrobić knajpę. Oczywiście wszyscy się pukali po głowach, że to jest niemożliwe, to się nie uda, nie umiecie tego zrobić. No ale się udało otworzyć jakimiś takimi własnymi siłami i chyba to nasze nakręcenie spowodowało, że ludzie zaczęli faktycznie przychodzić, zaczęli się też nakręcać. Bardzo często ludzie przychodzili, siadali przy barze, opowiadali swoje historie. Znam tyle życiorysów, tyle nowych osób się poznało dzięki temu. Tego czasem brakuje, no ale zostało to zastąpione przez inne rzeczy i chyba są różne etapy w życiu. Skąd czerpię energię do tego wszystkiego, co mnie w życiu spotyka? Chyba od ludzi, przede wszystkim od ludzi, a to pośrednio wypływa z miejsca. Czyli no, jakby nie było od ludzi, którzy są tutaj w hucie. Jedni zajmują się, nie wiem, muzyką, inni organizują jakieś fajne wydarzenia, inni malują. I co jakiś czas, jak w kalejdoskopie, te nasze współprace się, czy jakieś tam relacje zaciśniają, rozluźniają, ale cały czas gdzieś razem działamy i się nawzajem napędzamy. Oni tworzą tą energię tego miejsca. Więc no, de facto huta jest energetyzująca, ale nie przez samą siebie, tylko przez tych ludzi. Rodzina to chyba największa energia, jaka może być. Nie tylko daje energii, ale też wymaga energii od nas, więc to jest takie dwustronne. Z jednej strony daje, z drugiej strony wymaga, ale nie zrezygnowałabym z tego nigdy.